Jeszcze, żebyśmy mogli trochę dzisiaj powiedzieli. Ja powiem, tak. Czyli nie powiem wam nic nowego, ale generalnie po prostu wy te rzeczy wiecie, tak? Ja też mogę po prostu ułożyć jakąś jedną całość. Zresztą jak widzicie z Bogiem, to sami wiecie, to jest tak to wygląda. Stawiennik to jest najbardziej chyba tajemnicza postać w ogóle królestwa. Jest dużo o niej właściwie nie wiadomo. To, co można wyłapać z Biblii, to też są jakieś fragmenty i tak naprawdę ja za każdym razem też modliłam się o to, żeby Duch Święty mi po prostu objawił te rzeczy, tak? Natomiast to, co ja odebrałam, to, że wstawiennik to jest taka osoba, która należy do takiej grupy szturmowej. To jest po prostu taki komandos, wiecie, osoba, której nie widać, jakby nie słychać, ona nie jest z przodu, ale robi pewną robotę, która generalnie przynosi efekty w duchu. Natomiast to jeszcze ci rozmawialiśmy, jakby nagrodę odbierze się za to dopiero w niebie. Tak? Tutaj właściwie do końca nie wiemy, jaki jest zakres tej pracy, o którą tutaj mówimy, o stawiennicy. Tak? Po prostu mamy pewien ogląd gdzieś tam, ale do końca tego też nie widzimy. Ja mogę wam powiedzieć o sobie tak, że po prostu jak się jest stawiennikiem, to się po prostu wie o tym, że się jest. To jak z każdym innym powołaniem, po prostu masz wewnętrzne przekonanie, o tym wiesz. Tak też było ze mną. Miałam to wewnętrzne przekonanie i gdzieś to rozpoznawałam w sobie od samego początku. Właściwie jakoś się nawróciłam. Było tak, że po prostu gdzieś tam sobie słuchałam, ludzie gdzieś na korytarzu w kościele mówili, że ktoś ma jakiś tam problem. Ja sobie notowałam w głowie, później na karteczce imię, nazwisko tej osoby i po prostu się stawiłam za nią, tak? Mimo tego, że u mnie w kościele tam nie było w tamtym czasie żadnego nauczania na ten temat. Ja sama totalnie nie wiedziałam, ale byłam już prowadzona przez Ducha i modlitwa dla mnie była czymś bardzo istotnym, tak? Chodziłam też na jakieś grupy stawiennicze, gdzie właściwie to na takie grupy chodzili pastorzy, gdzie liderzy danego kościoła, tak? I nagle tak w średnim wieku 40, nagle taka 20, nie wiem skąd, powiecie. No bo mi ciągnęło po prostu już serce. I jak rozmawiałam z moimi rówieśnikami, to wszyscy mówili, to jest nudna, wiecie, co tam, modlić się absolutnie, no, ale po prostu ja to miałam w sercu. I tak naprawdę, jeśli chodzi o moje stawiennictwo, tak jak mówię, ja już o tym byłam przekonana wewnętrznie. Jak przyszłam tutaj do kościoła mocy, to te rzeczy zaczęły się do mnie już układać w jedną całość. No bo wcześniej gdzieś to wszystko tak sobie latało gdzieś tam. Ja wiedziałam o tym, że ja chcę się modlić, gdzieś przychodziły jakieś informacje prorocze, ale nie było, ja nie miałam fundamentu i nie zostało też rozpoznane przez Kościół. To takie też jak Artur mówi o tym, że masz powołanie, ale to ty musisz je rozpoznać. Masz liderów i pastorów po to, żeby ci pomogli, tak jak jest też pisze na pieśni, że jak się dzisiaj nie widzisz, nie wiesz, to idź śladami po prostu tych pasterzy, oni ci wskażą, co na ten moment jest potrzebne, ale to musi być twoje wewnętrzne przekonanie, a w właściwym momencie to tak naprawdę przychodzi ten moment, kiedy Kościół to rozpoznaje, nie? I tak też było w moim momencie, w moim przypadku, że w właściwym momencie zostało to rozpoznane przez Kościół, przez Artura i zostało to potwierdzone po prostu proroczo, nie? W ten sposób. I oczywiście pierwsze co, no to wiadomo, tak, o co chodzi ze stawiennikami, kim oni są, co oni robią. No to pierwszy pomysł był taki, że sobie, wiecie, kupię wszystkie możliwe książki na modlitwę i w ogóle stawiennictwa, oczywiście tylko na rynku chrześcijańskim, tak powiem, nie ma zbyt wiele, zresztą połowa się nawet nie nadaje do tego, żeby to czytać i w ten sposób w ogóle funkcjonować. I rozmawiałam z jedną osobą, która zdejrzała i powiedziała mi, słuchaj Ducha Świętego, nie opieraj się na kim, nie idź po prostu czyimś tam sposobem, tylko po prostu słuchaj, odbieraj po prostu od Boga, wzrastaj. Pracuj nad swoją duszą, bo to jest bardzo istotne we wstawiennictwie, że po prostu w ogóle cały czas porządkować swoją duszę, po prostu oczyszczać siebie, bo wszystko, co nie jest uporządkowane, będzie przeszkadzać. Tak? W przekazie proroczym będzie szło krzywo, będziesz odbierać krzywo, będziesz się modlić krzywo, później jest więcej roboty. Sami wiecie, jak to jest, po prostu pójdzie lawa jakaś modlitwa, później jest praca, żeby to uporządkować z powrotem w duchu, nie? To jest taka rzecz. Więc ja zaczęłam w ten sposób mówić, dobra, może ucz mnie w takim razie, Duchu Święty, podaje się Tobie, ucz mnie, w jaki sposób ja mam w ogóle funkcjonować, jak mam się modlić, o co mam się modlić, tak, w jaki sposób. I przestałam w ogóle słuchać ludzi i przestałam się pytać, o ile się godzin modlisz, a jak się modlisz. Wiecie, bo na początku tak było u mnie, nie? Ja nie miałam pojęcia, więc ja po prostu w ogóle z każdej strony gdzieś tam po troszku zbierałam tych informacji, bo myślałam, że w ten sposób. Ale później zrozumiałam, że to jest po prostu moja indywidualna służba i indywidualny sposób, że Święty będzie mnie prowadzić w tym, tak. Że też stawiennicy, czy osoby, które są prorocze, one różnie odbierają na różnych przestrzeniach, bo poruszają się na różnych przestrzeniach, są na różnych poziomach też dojrzałości i po prostu ja potrzebuję odbierać od Boga bezpośrednio te rzeczy.
No i tak właściwie jest, wiecie, no po prostu tak jest. No. I co ja właściwie mogę powiedzieć? No, za dużo też bym też nie mogę powiedzieć. No. Rozwijam się w tym dalej, tak? Jest coraz silniejszy ten przekaz. A też przez to, że pierwsze to jest porządkowanie duszy, ale druga sprawa jest to, że słuchamy się nawzajem. Mamy coraz silniejsze relacje między wstawiennikami. Tak? Ja też, to jest taka moja też stała modlitwa, żeby po prostu... To jest miejsce przepływu, te relacje. Tak, żeby po prostu gdzieś to przepływało, żeby też nawiązywały się te przyjaźnie, te relacje bliskie, bo ten, po prostu ten kanał przepływu, wiecie, jest szerszy, tych informacji więcej przepływa, nie? I one są bardziej kompletne, po prostu, nie? Wiadomo, od razu, czy idziemy w jednym duchu, czy po prostu, wiecie, jest jedna informacja, za chwilkę pojawia się kolejna, po prostu, która to potwierdza, czasami Artur też mówi, tak, że w się wstawienicy to, bo czasami różne informacje przepływają między nami. Więc to jest fajne, bo to nas utwierdza w tym, że idziemy w tym samym kierunku, chociaż już nie odbieramy rzeczy, bo jedna osoba na przykład bardziej będzie miała objawienie ze słowa, druga będzie miała sen, trzecia, jakby, wiecie, coś innego, tak, dokładnie, tak? Natomiast chodzi o to, żeby po prostu cały czas było... Był ten szef po prostu w jednym duchu, więc... I też musisz się taką komunikacją dużo popracować, żeby po prostu też się rozumieć w tym wszystkim, nie? Nie tylko po prostu, że macie jakieś objawienie i nie rozsądzić, tylko żeby to była skuteczna ta komunikacja, nie? Że jakby tak się poznał, wiesz, wrócił do tak, życia. Tak, komunikacja to jest jedna rzecz, że też mamy takie spotkanie, tak? Czasem jest jakaś informacja taka, spotykamy się jako wstawiennicy, rozmawiamy między sobą, tak, mamy kontakt. No ale też by to było tak, że na to przychodzi jakaś informacja do ciebie, no to pierwsze co, no to ty się modlisz, tak? No bo ty to odebrałeś od Boga, więc po prostu najpierw ty. Do kogo, co, jaka sprawa, tak? Czy mamy się modlić później jako grupa, czy po prostu ty załatwiasz tą modlitwą? Też na początku było tak, że po prostu w ogóle siedziałam i modliłam się tylko godzinę, dwie, trzy, pięć, wiecie, nie? Ale to zrozumiałam jedną rzecz, tu nie chodzi o właśnie o ilość, tylko chodzi o jakość. Ja zrozumiałam, że ten ciężar musi przejść na autorytet, że ja po prostu, wiecie, po prostu wchodzę w autorytecie, tak? Stawiam się za ludźmi czy za daną sytuacją. Proklamuję słowo, ogłaszam to, przez wiarę, amen, koniec, nie? Zresztą w ogóle też jak się uwalnia jakąś modlitwę stawieńczą, jak się modlisz, to uwalniasz, kończy się, zapominasz, w ogóle wyczyszczony jest temat. To jest tak, że już później, jak już wiem, że na przykład do mnie coś wraca, ten sam temat na przykład, drugi dzień, ta sama myśl, tak, ta sama osoba, no to wtedy po prostu idę dalej, Boże, pokaż mi dalej, tak, stawiam się dalej za tą sprawą, nie wiem, piszę SMS-a, tak, do wstawienników, no bo wiem, że nie do tej osoby, tak. To też jest bardzo ważne, że te informacje, które dostajemy, one są bardzo takie, no, osobiste, że tak powiem, w pewnym sensie, tak, dostajemy jakąś informację, dotyczące jakiejś, powiedzmy, osoby czy sytuacji i to nie jest na forum, tak? To nie może być po prostu poza gronem osób, które po prostu dotyczy wstawienniczą, no? Bo taka sytuacja na zasadzie modlimy się, powiedzmy, jakiegoś człowieka i on się o tym dowie, no to nie o to chodzi, tak? My po prostu z innej strony zupełnie uderzamy w pewne rzeczy. Co najwyżej, nie wiem, jest taka sytuacja, możesz powiedzieć to liderowi, jeśli masz takie przekonanie, żeby on popracował, powiedzmy, pasterstwo z tym człowiekiem, ale ty uderzasz w duchu pewne rzeczy, nie? Że po prostu nas obowiązuje też ta tajemnica, więc tylko mówię, że to jest taki trochę komandos, taka osoba cichociemna, nie do końca wiesz, skąd ona się wzięła, tak ona się pojawia i znika, właściwie zostawia jakiś tam ślad, ale wiecie, taki, że... Też to właśnie komunikacja między wami, a też komunikacja z innymi liderami, czy na przykład liderzy w przestrzeni ewangelizacji, czy to w ogóle z Arturem, czy z pasterzami, że same rzeczy, które odbieracie, one mogą też nie zrobić do końca roboty, jak tego, jak nie będzie tego prawidłowego przepływu. Tak, to cały czas tak właśnie musi być, tak, że po prostu, że to przepływa między ludźmi. Ja tak dom też modlimy się tak, też jak, w zależności jakie jest prowadzenie, są pewne stałe modlitwy, ja mówię o sobie, tak, mam pewne swoje stałe modlitwy, a mam modlitwy, które się po prostu pojawiają, wiecie, po prostu dzisiaj, tak, to jest po prostu modlitwa o teraz. Kościoło, konkretnych ludzi na przykład. Tak, tak. Też jest tak, że ja na przykład funkcjonuje w taki sposób, że mam też pewne osoby, które u mnie są na stałe, tak jakby jestem stawiennikiem konkretnych osób, zmieniając nazwiska i to też jest tak, że po prostu, wiesz, no to też jest trochę inaczej, no bo wtedy mam do tej konkretnej osoby przekaz proroczy na przykład, no to ja mogę wtedy pójść, bo mi jakby wybrało mnie do swojego życia, no to trochę jest na innych zasadach. Ale w innych przypadkach tak, no to te informacje przepływają między nami ewentualnie na zasadzie Artur, wiecie, nie, w stawiennicy i w ten sposób. Tak to wygląda. Bo też różną mają przestrzeń proroczą w stawiennicy, nie? I niektórzy właśnie funkcjonują tutaj, mówię, czy w przestrzeni snów, czy niektórzy właśnie w przestrzeni, że dużo cennych informacji, słów, wiedzy, wizji, a niektórzy mają małą przestrzeń proroczą, ale tak są stawiennikami, nie? Mm-hmm. A ty w jakiej przestrzeni funkcjonujesz? Ty jakbyś to tak opisała w skrócie? Wiesz co? To jest szeroka taka właśnie przestrzeń, że też
dużo odbierasz takiego właśnie i obrazu cennych rzeczy do ludzi i... Wiesz co, to tak trudno właściwie to nawet do końca powiedzieć, że powiem tak, jak ja się oczyszczam, jak ja w ogóle robię porządek swoją duszą, jak wzrasta moje poczucie, wiesz, i bezpieczeństwa, nie, no to w ogóle to się poszerza, bo to jest wyzwanie, to jest rozwoju w duchu, to wiesz, to nie jest tak, że po prostu jesteś tak pokrojony, nie, to się zawsze od czegoś małego zaczyna, nie, ale jak zostanie się, jak będziesz wierny małym, to zostanie to poszerzone, to dostaniesz więcej. Więc po prostu ja się zdecydowałam, bo zaczęło się po prostu od tego, że zdecydowałam się, że się chcę modlić. I wtedy nie było tak, że ja, wiesz, miałam przekazy jakieś tam po prostu z tej wizji w ogóle, nie? Po prostu konkretny człowiek, imię, nazwisko, będę się modlić o tego człowieka, tak? Na przykład nie było specjalnie na naturalne... Tak, po prostu zaczęło się od tego, po prostu zaczyna się w ogóle od twojej decyzji, od swojego chcenia, tak? Na decyzji przychodzi moc, na chcenie przychodzi po prostu w ogóle wykonanie, tak? I prowadzenie w całą sferę prowadzenia. Tak, no to na tej zasadzie, więc to wiesz, to jest różnie, ja się też nie... To nie jest tak, że ja się też tak, czy sobie na to fiksuję i opieram, że teraz zobaczę, coś w ogóle wie, aż potem... Modlę się, po prostu się modlę, nie? Że rozumiem, że są rzeczy, które możesz widzieć i w ogóle się o to nie modlisz, bo nie masz w ogóle prowadzenia też. Na przykład, żeby coś... Jak ktoś na przykład przychodzi i mówi, módl mi się o to i o to, bardzo często mówię, wiesz, tak się o to pomodlę, to ci w ogóle rozwalę coś w życiu, już jesteś na tego tobie dzisiaj. Ja tak czasem rozmawiam z ludźmi. Bo na przykład ktoś się o coś konkretnego pomodli się, albo na przykład mówi to, i to i mówię, ja to się nie pomodlę. Po prostu, nie? Okay. Nie w ten sposób. Okay. No bo to no nie zadziała po prostu prawidłowo, nie? Więc zdarza mi się też właśnie w ten sposób. Ktoś mówi konkretnie to i to, ja mówię, ale prowadzenie jest takie w modlitwie, że ja w ogóle totalnie z mojej strony nie mam tego człowieka podchodzę, tak? Później z nim rozmawiam, okazuje się, że to akurat było potrzebne. On mówi o czymś zupełnie innym, wiecie, jakby na zasadzie, nie wiem, zastępczego tematu po prostu, nie? Okazuje się, że w ogóle w duchu wyszło, że jest inna historia zupełnie, nie? Okay. W ten sposób. Tak to... Mówiłem, że czasami właśnie intercynicy mają szerokie widzenie prorocze i różne rzeczy widzą, a nawet rzeczy, które widzą, to nawet niekoniecznie to są rzeczy do modlitwy, nie? Że to też jakby jest potrzebne, że to w ogóle jest potrzebne do wszystkim prowadzenia. Nie? Miałeś taki, może się przypomina jakiś właśnie przykład, że pewne rzeczy widziałeś, a w ogóle wiedziałeś, że to nie jest w ogóle do modlitwy, nie? Bo to też taki myśli pod kątem świadectw, nie? Znaczy, wiesz, nie podam ci konkretnego przykładu, bo to wszystko dotyczy jakichś tam ludzi, tak? Ale w ogóle wiem, że jeśli chodzi o perspektywę proroczą, to no, prorok osoba widząca, tak? Widzisz, po prostu widzisz w duchu, ale nie wszystko to, co widzisz, jest tego, żeby to jakoś tam nazwać i przekazać dalej, tak? Bo znaczy widzisz ty. I czasem jest tak, że po prostu podmyślisz, to możesz wykorzystać, a czasem jest tak, że w ogóle to jest do twojej wiadomości, nie? I nie przekazujesz tego dalej. Czy to dlatego mówię, to co widzisz, się o to modlę, czy to jest po prostu przekazania, czy to jest w ogóle do modlitwy dalej, tak? Co z tym dalej zrobić, no bo tak, dostajesz pewien materiał, no i teraz musisz to obrobić jakoś tam, wiesz, w odpowiedni sposób, tak? Jest właściwie czas na to przekazanie, czy jakiegoś proroctwa, czy słowa do człowieka. To też nie jest takie, że hura, wszystko i na początku niedojrzałości swojej, to wiecie, to ja mam takie wrażenie, że jak ja tego dzisiaj nie uwolnię, to mnie w ogóle, nie wiem, Bóg zabierze ten dar, wiecie, w ogóle muszę to dziś, w ogóle dzisiaj. Ja się musiałam w ogóle uczyć takich rzeczy, że to w ogóle czekasz na właściwy czas, że to musisz po prostu w ogóle dobrać te element do elementów, bo nauczyłam się tym, że jestem tym odbiornikiem, że Bóg cały czas nadaje, ja po prostu mam sobie te przekazy wszystkie w sobie układać, nie? Zresztą mówię, że jak byliście na, teraz w szkole służby, był taki jeden dzień, gdzie było na temat proroków, to tam wszystko fajnie, właśnie Artur wykładał w jaki sposób, że odbierasz, ale to przymieli się w tobie, tak? Czekasz na właściwy czas, jesteś gotowy, przekazujesz w odpowiedni sposób, przekazujesz człowiekowi po prostu tą treść, nie inaczej. Więc nie zawsze tak na surowo to, co widzisz, możesz przekazać. Czasem musisz przypowieści powiedzieć człowiekowi, czasem zupełnie inaczej to obrać, ubrać w słowa, nie? Nie nadaje się czasem to przekazać, czasem tylko modlitwa po prostu, nic więcej, nie? I też dlatego te relacje są ważne, też te relacje między wami są ważne, bo to jest ta przestrzeń, gdzie to, co dostajecie, bo dużo rzeczy różnych w modlitwie dostajecie, że to podlega obróbce, albo że niektóre rzeczy jesteście nawet w stanie, nie konsultować ze mną, czy z kimś innym, tylko między sobą, nawet zobaczyć, że z tym nawet nie ma co robić, albo że to nie jest na teraz, albo że teraz właśnie jest potrzeba, żebyście razem było to będzie jako nawet cała grupa, nie? Dlatego tak jest potrzebna te relacje, ta komunikacja, nie? Bo to w ogóle każdy widzi, nawet w ogóle wiesz, nawet każdy ma oczy, czasami widzisz coś w ogóle fizycznie swoimi oczami, i cię pobudza dół, żeby się tym zająć. Nie? I wtedy to potrzeba informację podać i z czym się zgodzić w modlitwie, tak? Czasami coś odbierasz w duchu i to nie jest tylko, żeby się pomodlić, ale potrzebujesz też, żeby w ogóle razem się zgodzić w tej modlitwie. Nie? Więc dlatego jest tak potrzebny kanał komunikacji i
tak jak mówiłeś, też to oczyszczenie w ogóle duszy, bo wystarczy, że na przykład osoba ma tą przestrzeń stawienniczą, proroczą, ale nie jest poukładana w łasce i na przykład gorszy się ludźmi, tak? Dostaje dużo informacji, co się dzieje, kto ma z czym problem, widzi, a nie w sensie szerzej własne, to gorszy się ludźmi na przykład, nie? Że takie też wiem, że się rzeczy zdarzały, nie? Dobra, to nie wiem, czy jeszcze tam właśnie coś masz, czy Anitka?